Studiu Łączy Nas Piłka gościmy prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Zbigniewa Bońka, z którym sobie podyskutujemy o tym, co działo się w polskiej piłce w roku 2016. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. A na początek pytanie. Ile pan meczów ogląda w ciągu roku? Ja myślę, gdzieś tak, nie wiem, trudno powiedzieć, bo to trzeba było przeliczyć, bo są tygodnie, których meczów nie ma, ale gdzieś tak około 600-620. Wie pan, że to nie jest normalna liczba? Nie jest? Czy tak mi się wydaje, że to nie jest normalne oglądać 600 meczów w roku? No ale my to lubimy. Ja jak jestem w domu wieczorem, czasami bardzo późno, gdzie wszyscy poszą się spać, lubię obejrzeć mecze. Oczywiście nie wszystkie mecze oglądam od A do Z. Ale większość naprawdę lubię oglądać mecze. To teraz niech pan zobaczy, ile normalni ludzie oglądają meczów. Przypadkowo spotkani przechodnie na ulicach miasta Warszawy. Zobaczmy. Myślę, że tak w telewizji raczej około 40 meczy rocznie jestem w stanie obejrzeć. 5 albo 7. No z 5 na pewno. 5, 6. Znaczy nie jestem jakimś zapalonym kibicem. Około 20. Około 30. Około też 20. No może z 15 będzie. Z kilka... do kilkunastu podejrzewam. Około 50. Myślę, że będzie to tak z kilkanaście rocznie. 60, 70 myślę, tak. No jeszcze reprezentacje oczywiście. Tak to wygląda, jeśli chodzi o takich przeciętnych ludzi, więc muszę panu powiedzieć, że też zrobiłem sondę na Twitterze i takich ludzi, którzy oglądają 600 lub więcej, to jest zdecydowana mniejszość, ale faktycznie jak się policzy, to tyle tego. No bo to gdzieś tak od 45 tygodni, prawda, tych meczów w tygodniu Champions League, Europa League, Ligi, Polskę, zagraniczne, nasi piłkarze, gdzieś tak z 11-12 meczów, no to tyle wychodzi, ale to i tak chyba mało, bo podejrzewam, że trener Nawałka ogląda. Albo trener Małowiejski. Albo trener Małowiejski, dla trenera Małowiejski to w ogóle tylko mecze ogląda. Dokładnie, bo tak się zastanawiam, z jednej strony wszyscy lubimy spędzać czas z naszymi bliskimi, ale przyzna prezes, że jak jest taka sobota, jak nikogo nie ma w domu i od rana sobie można oglądać futbol, to jest przyjemne też. To znaczy, ja już sobie na to mogę pozwolić, prawda, bo w moim wieku rodzina ułożona, dzieci odchowane, ty masz inne problemy, ty musisz rodzinę tworzyć, prawda, czyli tyle tych meczów nie możesz oglądać, ale na przykład fajnie, czasami jest fajnie jeszcze tak, jak jest jesień, czasami jeszcze trochę żużla, do tego się podłączy, to można 12 godzin oglądać mecze, żużel, mecze i inne, i mecze zagraniczne, tak, tego jest strasznie dużo. Z tych meczów wszystkich z tego roku, jak miałby pan wybrać jeden, powiedzmy, możemy zawęzić to do reprezentacji Polski, bo o niej też chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. To wybrałby pan taki jeden ulubiony swój mecz z tego roku? Ciężko. Tych meczów było dużo. No to był ostatni mecz z Rumunią, był bardzo ważnym meczem po tym wszystkim, co się stało, co prasa mówiła, pisała. Także taki mesaż reprezentacji był ważny, znakomity mecz. Niesamowicie ważne było to spotkanie z Irlandią Północną, wszyscy pamiętamy. Nice, prawda, jak to wszystko wyglądało, mecz z Niemcami, później był mecz troszeczkę o nic z Ukrainą, później dwa te mecze pucharowe z Szwajcarią, z Portugalią, także myślę, tych meczy ważnych było szalenie dużo, to fajne, bo to człowiek tam się stresuje, jest niepotrzebny, adrenalina jest duża, natężenie, napięcie, nerwy, ale tego potem brakuje. Po tym meczu w Bukareszcie z Rumunią, wiem, że pan powiedział takie zdanie, zszedłszy na płytę boiska, ale się was, panowie, dzisiaj przyjemnie oglądało. I to chyba było takie zdanie większości osób, które uważnie ten mecz oglądały. Tak, ja muszę powiedzieć, że dobrze, że nikt mnie nie nagrał po drugiej bramce, którą byśmy strzelili, co zrobiłem w naszym boksie, że tak powiem, polskim, po drugiej bramce, którąśmy strzelili drużynie rumuńskiej. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, rzeczywiście powiedziałem chłopakom po meczu, że uważam, że pod względem mądrości taktycznej to było najlepsze spotkanie, bo grali na gorącym terenie, grali na terenie drużyny, która chciała, że tak powiem, w pewnym momencie ten mecz też sprowadzić na taką walkę wręcz. Myśmy się nie dali, byliśmy mądrzy, byliśmy lepsi taktycznie, technicznie. I muszę powiedzieć, że nawet analizując spotkania z drużyną rumuńską, to myśmy starali się z nimi zawsze osiągnąć dobry wynik, ale oni mieli lepszych piłkarzy. Kiedyś tam był Hadzi, Petrescu, Lupescu i tak dalej. Natomiast tym razem myśmy po prostu mieli lepszych piłkarzy, to było czuć, to było widać, to było słychać. I to było czuć, odkąd wylądowaliśmy w Bukareszcie, prawda? Bo nawet oni sami, ja tak myślałem, czy nas wypuszczają, ale sami Rumuni do końca nie wierzyli, że oni mogą z nami osiągnąć dobry wynik. Ta drużyna ma jakość na pewno, mówimy o naszej pierwszej reprezentacji, ale zgodzi się pan z tezą, że ta drużyna robi progres. Pomimo tego, że mieliśmy słabsze momenty na początku eliminacji, no to nie da się ukryć, że w wielu aspektach ta drużyna się rozwija. Jak mawia trener Adam Nawałka, są rezerwy wciąż. Tak, i to jest bardzo ważne, no, ale do tej drużyny na przykład doszli zawodnicy typu Zieliński, typu Linety, prawda? Coraz mocniejszą pozycję ma
Pazdan, który właśnie był niespodzianką podczas Mistrzostw Europy, czyli ta drużyna rezerwy ma, jest jeszcze wielu młodych zawodników, którzy do tej drużyny mogą pukać. Natomiast no, to daje też taki, to jest bardzo fajna rzecz, że trener Nawałka i jego cały sztab potrafią z tej drużyny wyciągać coraz więcej i jak gdyby ta drużyna idzie na coraz wyższy poziom. Ja się tego troszeczkę bałem, nie było łatwo. Po Mistrzostwach Europy jakieś przesilenie zawsze może nastąpić. Mieliśmy pewne nasze wewnętrzne problemy, któreśmy rozwiązali już z drużyną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, idzie to wszystko w dobrym kierunku. Zawsze mówię, że można, rozmawiając o relacjach międzyludzkich, można używać metafor z piłki nożnej i rozmawiając o piłce, można używać metafor z relacji międzyludzkich. No kryzys kiedyś musi przyjść. No, musi przyjść, gdzieś przesilenie, to są normalne rzeczy, nic wielkiego się nie stało, ale chcemy mieć reprezentację dobrą, reprezentacją, z którą się identyfikuje cała piłkarska Polska, tak jest i fajnie na nią patrzeć. Uważam, że jeszcze dalej mamy rezerwy, jesteśmy ambitni, nie będziemy tutaj ukrywali przed nikim, że myślimy o tym, żeby do Rosji pojechać, choć byliśmy losowani z trzeciego koszyka, także nie ma się co oszukiwać. Różne są tezy w kontekście tego roku w polskiej piłce. To znaczy mówi się o tym, że rzeczywiście od wielu lat był to najlepszy rok. Niektórzy mówią, że od 92, niektórzy, że od 86, kiedy pan rzucił słynną klątwę. Niektórzy mówią, że od 82. Pan sobie to analizował, bo rzeczywiście nie tylko w kontekście reprezentacji, ale wielu innych aspektów. Nie wiem, co byśmy mówili, gdybyśmy wygrali z Portugalią w rzutach karnych. Bo ja uważam, że gdybyśmy wygrali z Portugalią w rzutach karnych, to byśmy byli w finale. To walia była do załatwienia. Nie, no walibyśmy, że tak powiem, wciągnęli nosem na 2-3-0, już byli wykończeni, zmęczeni, a myśmy się budowali, bo myśmy z meczu na mecz prawie grali coraz jeszcze lepiej. Natomiast no, na pewno był to rok pozytywny dla piłkarskiej naszej reprezentacji narodowej. W ogóle był to rok pozytywny dla polskiej piłki, dla zmian, które nastąpiły, dla wielu innych aspektów, dla rozwoju piłki młodzieżowej. Nie zapomnijmy, że w tym roku już też dużo pracowali nad tym, co będzie w następnym roku. Prawda? Mamy eliminację do Mistrzostw Świata, się kończą, mamy Mistrzostwa Europy U21. Także no, polska piłka gdzieś tam w tej Europie odgrywa już jakąś dużą rolę, a poza tym trzeba przyznać, że mamy zawodników, którzy w Europie coś znaczą, bo we Włoszech się mówi o Miliku. I dzisiaj się okazuje, że całe Napoli czeka na Milika. To 6-7 miesięcy temu to nie było myślenia. Lewandowski, Robert, wiadomo jaką ma markę i pozycję nie tylko w Europie i na świecie. Wszyscy się martwią o to, że Krychowiak w jakimś tam meczu siedzi na ławce, nie może zagrać. Glik jest siłą napędową, można powiedzieć. Dwa razy z rzędu piłkarzem miesiąca w Monako i tak dalej, i tak dalej. Mamy 3-4 bardzo dobrych bramkarzy. Mamy Piszczka, o którym się w ogóle w tym całym konglomeracie nie mówi, a to jest zawodnik według mnie jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie. Prawda? Także mamy dwóch utalentowanych chłopaków jak Zieliński i Linety, mamy Błaszczykowskiego, mamy Grosika, bez Grosika to ja dzisiaj tej reprezentacji bez Grosika nie wyobrażam sobie nikt. Nie wyobrażam sobie, prawda, także no mamy fajna jest ta nasza drużyna. No właśnie, chciałem w kontekście tej drużyny i personaliów porozmawiać trochę szerzej o takim temacie, który wiem, że prezesa też zajmował w ostatnich miesiącach na temat motoryki piłkarzy i o tego, jak oni dbają o siebie w kontekście fizycznym. Bo my dzisiaj możemy mówić o tym, że w pewnych aspektach polski piłkarz w Europie jest wzorem do naśladowania, bo mówi to głośno Pep Guardiola, że Robert Lewandowski to jest najbardziej profesjonalny piłkarz, z jakim pracował. Mówił prezes o Łukaszu Piszczku, który... Milik, Linety, Zieliński. Piłkarze, którzy pracują, tak jak ja mówię, na dwa etaty. Jeden etat to jest etat piłkarza, a drugi to jest etat atlety. I wiem, że pan zaczyna zwracać uwagę na ten aspekt, nawet w kontekście coraz młodszych piłkarzy. Ale i w pewnej kwestii są pewne zaniedbania i są rzeczy, które można poprawić. Tu mamy największe rezerwy, bo my często mówimy o szkoleniu, mówimy nasze szkolenie, powinniśmy brać coś tam z Hiszpanii, z Belgii, z innych krajów. Natomiast my sobie nie zdajemy sprawy, że mamy inny klimat, mamy inne społeczeństwo, mamy inną młodzież, mamy inne wyżywienie. 100 tysięcy różnych rzeczy, które powodują, że musimy szkolić i to szkolenie musi być dostosowane do naszych polskich realiów, rzeczywistości. My nie mamy tak zdrowych dzieci jak Hiszpanie, jak Włosi. To wynika z diety, prawda, z klimatu. My nie możemy sobie pozwolić na przykład zimą, we Włoszech dzieci zimą gdzie trenują? Na otwartych boiskach. I się bawią, i się pocą. U nas to jest niemożliwe, bo u nas dziecko przez 4-5 miesięcy zimą to nie tylko by się nie pociło, ale od razu by chorowało, no bo temperatura i klimat jest taki, że dzieciaki tego by nie wytrzymywały. Dlatego musimy robić struktury kryte, prawda, dlatego mamy orliki, chcemy niektóre rzeczy przykryć i ta infrastruktura się zmienia. Natomiast musimy też wielką wagę przywiązywać do, że tak powiem, wyszkolenia takiego ogólnorozwojowego. No nie można być piłkarzem dzisiaj, jeżeli się nie potrafi, nie wiem,
w wieku 10 lat, jak ktoś nie potrafi biec tyłem, biec jakimś krokiem dostawnym, dobrze zrobić slalom, zrobić fikołka do przodu, fikołka, przewrót do przodu, przewrót do tyłu, no to nie można myśleć o tym, że jest piłkarzem. I mamy takie przykłady, byśmy spojrzeli na przykład na Roberta Lewandowskiego i byśmy weszli w YouTube'a, byśmy obejrzeli Roberta Lewandowskiego 4 lata temu i dzisiaj, to już są, to już on inaczej wygląda, bo cały czas się rozbudowuje. To samo z Piszkiem, z Zielińskim. No, Piszek jak przychodził do Herty Berlin i tam był jednym z najszczuplejszych piłkarzy, to po prostu wtedy dopiero zaczął pracować na siłowni. Oczywiście. I śmiali się z niego, że oni go nauczyli jeść widelcem i nożem i zabrali go po raz pierwszy na siłownię, więc to też pokazuje. Nie, oczywiście, dobrze. Dlatego my chcemy tutaj w ogóle zrobić taki program, żeby nauczyć i wprowadzić taką kulturę też pracy ogólnorozwoju. Oczywiście my sobie zdajemy doskonale sprawę, bo jesteśmy ludźmi, którzy się na piłce znają, wiedzą, co to piłka, że dzieci to 80% ćwiczeń, to musi być zabawa, kwestia zabawowa, ćwiczenia w ogóle z piłką, natomiast no, można to gdzieś połączyć z pewnymi aspektami ćwiczeń ogólnorozwojowych, które spowodują, że będziemy mieli młodzież absolutnie przygotowaną do ewentualnej kariery Najpierw atleci, później piłkarze. No, ja uważam, że 99% piłkarzy to jest najpierw atleta, a potem piłkarz. Moglibyśmy mówić o 2, 3, 4, 5 przypadkach w światowej piłce, że piłkarz przewyższa aspekt atleta, ale to są, mówimy o geniuszach, prawda? Tak. I tak dalej. Natomiast no, wszyscy inni to są piłkarze, którzy przede wszystkim... To może się stać taką naszą narodową wizytówką, bo jak mówimy o tych zawodnikach, o których Pan wspomniał, czy Lewandowskim, czy Piszku, czy Kubie Błaszczykowskim, który też świetnie motorycznie zawsze był przygotowany, no to może być nasza wizytówka, że pomieszanie... Musi być, bo właśnie w tych warunkach właśnie infrastrukturalnych i może nawet klimatycznych... Oczywiście, ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz, musi być, bo tak, jak myśmy kiedyś jechali grać na zachód, to jak myśmy wyjeżdżali, to myśmy chcieli odpoczywać tam. Bo w Polsce się 3 razy więcej trenowało i to było jasne dla wszystkich. A teraz jest na odwrót. Teraz jest na odwrót. Jak nasi wyjeżdżają, to często się mówi, no musimy się pół roku dostosować do rytmu treningowego, do reżimu. Młodzi piłkarze, którzy mówili, że po pierwszych treningach chciałem się wymiotować. I my musimy spowodować, to znaczy, co to znaczy? To znaczy, że my u nas w Polsce trenujemy za mało. Szkolimy, trenujemy piłkarzy, to przygotowanie motoryczne, piłkarze, motoryka piłkarzy nie jest taka, jaka być powinna. I tu mamy bardzo dużo do zrobienia i chcemy nad tym popracować. Mamy przygotowane koncepcje, chcemy zrobić zimowy obóz, zimowy akademię ZAMO, zimowa, żeby ktoś nie pomylił, bo kiedyś było takie inne słowo, bardzo podobne, bardzo złe. Natomiast chcemy zrobić raczej zimowy Akademię Młodych Orłów, gdzie chcemy zaprosić najzdolniejszych 60-80 chłopców i dziewczynek 13-14-letnich, chyba w pierwszym roku zrobimy tylko chłopców, ale chcemy przede wszystkim zaprosić trenerów, koordynatorów z wojewódzkich związków, edukatorów, którzy przyjadą, którzy no, chcemy im tą wiedzę sprzedać, bo mamy ludzi, którzy mogą to zrobić, żeby potem to wszystko przekazywali dalej na poziomie piłki, na poziomie już tej piłki niższej wojewódzkiej. Bo my do tego know-how też musimy dojrzeć i dojrzewamy w ostatnich latach, że jakby musimy zdobyć tę wiedzę, żeby móc ją przekazać. Oczywiście, no siłą, największą bolączką naszej piłki, jeżeli mówimy, to jest zawsze ten know-how ludzie, prawda? Im ludzie będą bardziej inteligentni, bardziej wykształceni, będziemy mieli więcej wiedzy, tym tej wiedzy możemy jak najwięcej sprzedać. My dzisiaj myślimy o tym, żeby wykształcić taką grupę 60-80 edukatorów, żeby oni byli na liście w Polskim Związku Piłkarskim, żeby to była jedyna lista ludzi, którzy mogą prowadzić kursy w Polsce. Trenerskie w Polsce, żebyśmy już zrezygnowali z ludzi, którzy troszeczkę odpłynęli od tej dzisiejszej rzeczywistości. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Ja też chciałem powiedzieć, jak mówimy już o ZAMO i LAMO, bo to też nie wszyscy wiedzą. To są projekty absolutnie o dużej jakości. Niektórzy poddawali wątpliwość ośrodki AMO. Natomiast o jednej rzeczy nie wszyscy wiedzą, że ośrodki AMO to są ośrodki absolutnie cały czas monitorowane przez naszych najlepszych trenerów, którzy przecież tam udają się nawet inkognito. Ja miałem z nimi okazję porozmawiać i oni jakby kontrolują to, co się tam dzieje. I to jest jakby aspekt, o którym trzeba mówić, bo to gwarantuje pewnego rodzaju. My nie tylko mamy 25-6 ośrodków AMO, chcemy ich mieć jeszcze więcej. Czasami niektóre nie zdają egzaminu, to je zamykamy, niektóre polepszamy, natomiast no, jeżeli chodzi o jakość pracy, o zakres merytoryczny, o to, co się robi, no to jest prowadzone absolutnie dobrze i musimy być z tego absolutnie dumni. Tylko nie zapomnijmy, że to AMO to trwa 1,5-2 lata, że beneficjentami tego, co my robimy, to już pewnie nie będę ja jako prezes, tylko będą moi następcy. Natomiast no, my musimy zrobić taką piłkę, która będzie już chodziła takimi torami, żeby z tego nie można było zejść, żeby to cały czas się rozwijało. Muszę powiedzieć, że też jakby takim ubocznym efektem pozytywnym tego będzie fakt, że wykreuje się podczas i AMO, i LAMO, i ZAMO
sporo nowych trenerów, bo też trenerów też trzeba skautować i też trzeba wyszukać tych najzdolniejszych i wyszkolić. A tacy się pojawiają, bo rozmawiamy z trenerami naszych reprezentacji młodzieżowych i oni mówią, tu jest kumaty gość. Oczywiście, tu jest kumaty, a my znamy takich ludzi. Ja na przykład kiedyś rozmawiałem z prezesem jednego klubu, bardzo ważnego klubu w Polsce. Mówię tak, powiedz mi, jak ty robisz scouting trenerów do grup młodzieżowych? I mówię, no trochę na nosa. No, trener musi mieć dokumenty. Jak ma dokumenty, to wtedy analizuje, czy to mi się podoba, czy nie. Że dzisiaj to my jesteśmy pod tym względem krajem młody, natomiast jest cała armia młodych, bezimiennych prawie trenerów, którzy gdzieś tam w tych rozgrywkach czasami patrzymy jak się zachowują, jak prowadzą drużyny i czasami takim warto dać okazję, warto dać szansę. Natomiast no ja mówię, trenerów dobrych jest bardzo dużo, tylko trzeba umieć ich znaleźć, trzeba umieć ich wyłowić i trzeba im zaufać. Na koniec temat w kontekście przyszłego roku, bo to jest coś, co będzie nas interesować, a więc Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Polsce do lat 21. Reprezentacja Marcina Dorny nie przegrała meczu w roku 2016. Nie podniecamy się tym oczywiście, nie podnieca się tym sam trener, ale czy się prezes zgodzi z taką tezą w kontekście choćby tego meczu z Niemcami, bo my w narodowym modelu gry, dokumencie, który w tym roku Polski Związek Piłki Nożnej wypuścił, jest dużo cech w kontekście tego, jak my mamy grać. Ja miałem takie wrażenie, jak patrzyłem na ten mecz, że to był właśnie taki modelowy pokaz, jak my mamy grać z drużynami, które mają większą jakość piłkarską. Nie wiem, czy się prezes... Oczywiście, myśmy zagrali bardzo może. Przede wszystkim przez pierwsze 50 minut, żeśmy spłaszczyli się, żeśmy grali dwoma formacjami bardzo wycofanymi, graliśmy pressingiem bardzo niskim i tylko czekaliśmy na to, żeby można wyprowadzić kontrę, ale żeśmy się w ogóle nie odkrywali. Gdzieś po 50-60 minutach, gdzie właściwie było 70-30, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, dopiero wtedy żeśmy sobie pozwolili na coś więcej. Okazało się, że tej jakości w tej takiej szybkiej kontrze mamy więcej my niż mają Niemcy. Na każdą drużynę, na każdy sposób gry musi być musi być metoda i na tym to polega. No to jest tak samo jak w boksie. W boksie nie wyjdzie, na ringi nie wygra. Ten, kto jest silniejszy, tylko ten, kto jest szybszy, cwańszy, sprytniejszy, który ma lewy prosty, który potrafi wiedzieć, na co przeciwnikowi pozwolić, gdzie przeciwnika trzeba bardzo krótko kryć, a gdzie można mu odpuścić, bo dobrze niech tam ci zawodnicy grają, bo nic nie mogą wielkiego zrobić. No, natomiast no, to, że myśmy nie przegrali żadnego meczu, nie ma wielkiego znaczenia, bo są tylko i wyłącznie mecze towarzyskie. Natomiast no, jesteśmy zadowoleni. Ta reprezentacja U21, nie zapomnijmy, że ta reprezentacja U21 dwa lata temu przegrała półtorej minuty przed końcem awans do Mistrzostw Europy prawie. I to przegrała z rzutu karnego, który absolutnie nie było półtora metra przed linią. Natomiast no, my mamy naszą zasadę. My nie jesteśmy z tymi, co płaczą. Myśmy nigdy na sędziów nie narzekali. Sędziowie nas kilka razy skrzywdzili, bośmy mogli powiedzieć o meczu z Irlandią w Irlandii, o meczu z Czarnogórą w Warszawie za trenera Fornalika, gdzie Sobota strzelił bramkę, sędzia pokazał spalonego, tam nie było w ogóle, tam do spalonego to brakowało półtora metra, natomiast no my nie płaczemy, my gramy, wiemy, że sędzia jest, bez sędziego grać nie można i czasami zdajemy sobie sprawę, że sędzia może pomylić się, natomiast no, ta reprezentacja U21 przede wszystkim dostarcza zawodników do pierwszej reprezentacji. No właśnie, bo to jest ważne. To jest najważniejsze, bo jak sobie dzisiaj spojrzymy na kadrę pierwszej reprezentacji, to tam będzie 5-6 nazwisk. My się zachwycamy reprezentacjami innymi. Niemcy tu mogą być też przykładem, ale my tak samo. My do pierwszej reprezentacji żeśmy wprowadzili Milika, Zielińskiego, Kapustkę, Linetego, Dawidowicz, Stępiński. Proszę mi pokazać kraj, który do pierwszej drużyny, do tej orbity, do tego zainteresowania trenerem pierwszej reprezentacji wprowadził 6-7 zawodników. Mało jest takich. A to jest jeszcze na koniec właśnie. Dobre pytanie, bo się niektórzy martwią. No ale jak to będzie? Teraz tak, reprezentacja Polski do lat 21 zagra turniej, przygotowuje się w określonym składzie i nagle pojawi się 5-6 piłkarzy. Ja o tym rozmawiałem z trenerem Marcinem Dorną, który mówi, że to jest absolutnie żaden problem, jeśli tak się stanie. Bo wiem, że prezes jest orędownikiem tego, żeby jak największa ilość tych piłkarzy... Problem jest inny. Mhm. Dlaczego ci piłkarze teraz się nie mogą przygotować razem z reprezentacją U21? Bo są na tyle dobrzy, że są potrzebni w pierwszej. Czyli normalne jest, że jeżeli pod względem psychicznym, chęci, motywacyjnym, oni będą czuli się, że mogą zejść trochę niżej i dać siebie to samo, co dają w pierwszej reprezentacji i trener będzie chciał z nich skorzystać, no to wrócą i będą. I to jest tylko nasz taki czasami polski problem. A myśmy tutaj 2 tygodnie pracowali, a ich nie było, dlaczego teraz mają być? No. Najlepsi zawodnicy mają grać, bo są lepsi, bo są dobrzy, natomiast mamy trener reprezentacji, który nad tym znakomicie czuwa i tak być powinno. W życiu zawsze trzeba premiować tych, co są
najlepsi, ale jeżeli potem mają szansę wrócić do swojego środowiska, bo chcą tam być i chcą w tym środowisku grać, no to musimy dać im taką możliwość. Czyli ten rok 2016 jednym określeniem był dobry, bardzo dobry, fantastyczny, jakby prezes. W piłce nigdy nie ma lat fantastycznych. W piłce zawsze jest dobrze, a może być lepiej. Może być lepiej i trzeba być zawsze skoncentrowanym. I tego panu prezesowi życzymy, żeby w 2017 było jeszcze... Łączy nas piłka także. Łączy nas piłka, też będzie się rozwijać. Dziękujemy bardzo serdecznie.